W chwili obecnej przeprowadzamy ćwiczenia ratownicze powiatowe na terenie wałbrzyskich zakładów koksowniczych Wiktoria w Wałbrzychu. Są to ćwiczenia, które mają na celu koordynację działań Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowej Służby Ratowniczej oraz Straży Ochotniczych z terenu powiatu wałbrzyskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Założyliśmy, że na terenie koksowni w jednym z wielu budynków powstał pożar. Jest to pożar dachu, to jest budynek, który jest za mną oddalony z tyłu. W chwili obecnej strażacy zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych gaszą ten budynek. Drugi epizod jest to rozszczelnienie substancji niebezpiecznej ługu sodowego, który znajduje się za nami. Za niedługo przyjedzie jednostka z Wałbrzycha, Państwowej Straży Pożarnej. Jest to jednostka typowo grupa chemiczna, która zajmuje się tego typu działaniami, w tym neutralizacją rozszczelnionych substancji niebezpiecznych. A ile łącznie dzisiaj jest zastępów? Będzie brał tutaj udział 15 zastępów Straży Pożarnej, około 80 strażaków. Trzecim epizodem, który założyliśmy tutaj podczas naszych ćwiczeń na koksowni, będzie epizod typowo medyczny. Założyliśmy, że w chwili wybuchu pożaru i uwolnienia substancji niebezpiecznej część z pracowników administracyjnych wpadła w panikę, nastąpiły omdlenia, być może inne urazy i strażacy ratownicy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego będą musieli udzielać pierwszej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej pracownikom zakładu. To jest komora dekontaminacyjna. Ratownicy, którzy będą pracowali bezpośrednio przy cysternie, muszą być zabezpieczeni w pełni, czyli odizolowani w 100% od atmosfery. Pomaga to te ubrania, tak naprawdę bardzo ciężko się w nich pracuje, a poza tym są specjalne wytyczne, jak można w tych ubraniach pracować. Dwóch ratowników musi wejść w strefę i bezpośrednio w tej strefie działać, natomiast dwóch następnych ratowników bezpośrednio stoi na granicy strefy i zabezpiecza w momencie, jeżeli nastąpiłaby konieczność ewakuacji tych, którzy pracują w strefie. Wchodzą do literii, która